Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze XCOM Chimera Squad. Artisan Glorva of the Shipworkers League bristled at the suggestion. These are tools for fixing starships. They are spiritual implements, not weapons. A leaked video from Earth above all seemed to urge escalation. If they swing at you, it's their ticket back to prison. Wear thick padding, provoke verbally, and make sure it's on camera. More on this story as it develops. Channel 37, Celio Dash reporting. We've connected Gray Phoenix to a recent spate of alien abductions in City 31. Find out why Gray Phoenix wants these aliens. We need to get them home. Taki też jest plan. Widzę, że jakieś ciekawe zadanie, nowa osoba. Our presence in City 31 is precarious. The city council is divided on Reclamation's future. So we do the job we came here to do. Secure dangerous technology from those who seek to harm City 31. As Reclamation confirms intel on these bread and butter missions, we'll place them on the map. They can't argue with our mandate. Protecting the citizens of this city will help them understand our commitment. Okej, darmowy zespół terenowy. No to może nawet niezła opcja. Wróćmy jeszcze tutaj, bezczynni agenci. Tyrant. Czemu bez przy... A, no tak, zapomniałem, że tu trzeba rozpocznij. Teraz tak tylko patrzę, Elerium. Wcześniej mogliśmy punkty wywiadu zamienić mniej więcej na podobną liczbę punktów Elerium i to chyba była opłacalna opcja, patrząc na to, jak gra je przelicza tutaj. 65 punktów to mniej więcej 25 Elerium. 65 punktów wywiadu, tak, w ten sposób na to patrzę. Czy słusznie? Nie wiem, ale no zobaczymy. No, może szkoda, że nie zakupiłem wtedy, ale będą jeszcze inne zakupy. Operacje specjalne w toku, zakończono, ale to ten starą. Zmiana w anarchii, nowe przedmioty w zaopatrzeniu. Zobaczmy, co tutaj mamy. Większy magazynek, dodatkowe płyty, splot, włókno, kolba, automatyczna ładownica. Myślę, że sobie jeszcze poczekamy z ulepszeniami na nieco lepsze bajery i wtedy zakupimy może jakieś poważniejsze obrażenia czy inne rzeczy. Gra liczbowa, cóż tu mamy? Bomba dymna. Pilna prośba ze sztabu XCOM. Przechwycono wiadomość o zbliżającym się ataku na lokalnego analityka danych. No dobra, ale nie ma co się wczytywać w to, bo my lecimy tak naprawdę tu. Wróg pojmał naukowca pracującego na jednej z pionowych farm miasta 31. Sztab XCOM uważa jego uwolnienie za priorytetowe. Myślę, że ten zespół... Terenowy będzie ciekawszą opcją dla nas. Ruszamy. Prepare to recover friendly VIP. Przyznam, że jestem pozytywnie zaskoczony liczbą różnych miejsc, w których wykonujemy akcje. Zastanawiam się, czy w którymś momencie one zaczną się powtarzać, czy jednak cały czas to będzie coś nowego, bo... No tak fajnie czuć wejście w tej grze, tak jeżeli idziemy odbić VIP-a w jakimś magazynie, którego jeszcze do tej pory nie widzieliśmy. No dobrze, Dominator, Paladyn. O, Paladyn też jest niefajny, ale 66%. Żołnierz z pancerzem, zapamiętamy to. Wąż, oj jak my go nie lubimy i kolejny Dominator. Myślę, że tak, Dominator 100%, 6 punktów mu zdejmij, jesteśmy prawie zadowoleni. Koleżanka ma amunicję przebijającą, więc żołnierz. Mhm. No i co teraz? Może jak tu mamy tak duże punkty, warto by było ustrzelić węża i z nim się pożegnać. Chociaż jednego na dobre wyeliminować. I nasz cherubinek. 100% w Dominatora, 62% Paladyn. Żołnierz. I Dominator? Chyba 100% Dominator. Zbierz dowody. I tutaj pytanie do was, ponieważ te wszystkie operacje, tak jak widać, możemy wykonywać pod przyciskami 1, 2, 3, 4, 5, 6 i to jest bardzo wygodne w trakcie rozgrywki, ale znowu zastanawiam się, czy no będzie to czytelne, tak? Bo jednak jak najadę myszką, to wiadomo, co za moment wykonam, a znowu jak wezmę dwójkę albo jakiś inny przycisk, no to, to mogłoby być to nie do końca jasne. Dlatego chciałem was zapytać, jak wolelibyście to podglądać? W jakiej formie? No dobrze, Paladyn, jakbyś dostał w głowę,
i przy okazji tutaj jeszcze byśmy byli za ochroną, to może nie byłoby tak źle. Może tym razem wpadnie nam... No nie wpadnie, ale jest ogłuszony. Tylko będzie strzelał... boleśnie. Ale mamy szał. No dobrze, teraz ona wbija. No ma teoretycznie pociski przebijające. Kurczę, tak niekorzystnie nam się wszyscy ustawili, ale żołnierz chyba zostawimy go w spokoju. Ona miała całkiem niezły strzał. Byłbym za tym, żeby ustawić się może tutaj nawet za barierką i tamtego dominatora postarać się powalić. To jest pełna osłona. Może za pełny strzał do dominatora. To będzie ciekawe. O właśnie, na jedynkę mamy taki. 58. Ale przynajmniej drzwi otwarte. Chociaż tyle. Cokolwiek by to miało nam dać. Ty, Domi, ty się uspokój. O-o. Czyli jak rozumiem, nam by zależało na tym, żeby dominatora jak najprędzej położyć. Co trochę smuci. Nie. Koleżankę zostaw w spokoju. Może jak otrzyma takie porażenie, to odpuści z tą kontrolą. Prady na szczęście ogłuszony, siedzi dalej. No a my, no chciałem zaatakować nim żołnierza, ale zobaczmy co wyjdzie. Co wyjdzie z tego ataku. I made the arrest. Wróciła szprycha do nas, bardzo dobrze. To słuchaj szprycha, gdybyś mogła też kogoś powalić, tamten spoza zasięgiem, a nuż będziemy mieli tyle szczęścia, żeby ten paladyn do nas dołączył. No, chociaż tyle. Panie żołnierz, jest pan poza zasięgiem, więc chyba spróbujemy oddać strzał 56%, może tym razem wejdzie. Idealnie. Czysto. Ale tu się doładuj. Teraz dopiero zauważyłem, że jeszcze nie otworzyliśmy skrzynki. Chociaż to i tak się chyba zalicza, jeżeli pokonamy ich nieco wcześniej. Dobra, tryb wejścia. No jedne drzwi są otwarte, główne drzwi, boczne drzwi. Sześciu przeciwników, tu pięciu. Wejście tędy spowoduje, że wszystkie twoje jednostki będą znaczone do końca spotkania. Wszystkie wchodzące tędy jednostki otrzymują plus 25 obrony. No, wydaje się, że te boczne drzwi jednak są takim sensowniejszym rozwiązaniem. No, kolega chyba jeszcze przeżyje, no to liczę. Nie ma co go tu leczyć. A to jest spotkanie 2 z 2. To może jednak jest co go tu leczyć. Usuń szprychę. Daj szprycha odświeżenie, to zawsze 2 punkty. No, reszta czuje się dobrze. Ale jak i tak mam już to kończyć, to lepiej w tym momencie odświeżyć, niż później się zastanawiać. Wbijamy. I kogo tu mamy? Pan Dominator. Likwidator. Osiłek. Pyton. Paladyn. Legionista. No jakby tu udało nam się zlikwidować go od razu, zaskoczony 100%, 6 punktów, idealnie. No to reszta już powinna być przyjemna. Koleżanka ma przebicie pancerza, więc zaryzykowałbym 69-78% paladyn. Mamy tu osiłek 61%, może? No nie może być cały czas idealnie, tak? To za tego dominatora. No dobrze, panie paladynie, co możemy z tobą zrobić? Chętnie tego legionistę bym może zdjął. Jest zdecydowanie za blisko nas. I do tego pan paladyn. No osiłek, nie ukrywam, boli. Pyton może też, żeby zniknął z mapy i będzie miło. No, widzę, że nam oddali na wejściu. Widzę VIP-a. Widzę VIP-a i widzę też problemy. Miazga. Tu możemy. 85%. Dlaczego to musi tak zawsze wyglądać? Osiłek 55%. Paladyn. No nie, bo tu wypchniemy się bezpośrednio do nich. Chętnie bym
Kurczę, najgorzej, że gdzie się nie ustawimy, a możemy z tej strony go uderzyć? Nie widać tego pola, ale gdzie się nie ustawimy, naszym problemem jest to, że nie mamy żadnej osłony. A zobaczmy, czy możemy go uderzyć tu, mimo że nie mamy informacji. Możemy i to dość boleśnie. Niestety likwidator czuje się dobrze. Ua! I jeszcze krytyka strzelił. I do tego ma wartę, więc jak się ruszymy w tamte okolice, to będzie z nami kiepsko. Znowu jak się ustawimy nieco dalej. Poszedłbym tutaj. Zawsze to jakaś forma osłony. I co, strzał w osiłka? To chyba najlepsze, co możemy wymyślić, chociaż... O, a osiłek gdzie jest? 43% tylko. No to jednak nie, likwidator, bo stoi na warcie. Nie wiem, jak mocno bije osiłek, ale widzę, że chyba zrezygnował z takiego bezpośredniego uderzenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiedzieć czemu. Skąd ta rezygnacja w nim? No dobra, teraz tak, ten kolega nie bije niestety za mocno, mógłby tarczą kogoś powalić, szczególnie pytona, ale no wbijamy wtedy bezpośrednio do nich, co nie byłoby takie fajne. Zostawmy się tak z nadzieją, że będziemy mogli zdjąć likwidatora. No paladyn ma dość dobry widok. O, o! Jakie zespolenie umysłów? Co ci to daje? No ammo. I need to reload. No emo. No, no dobrze, ale koleżanka będzie mogła wykorzystać swoje zabawki, nawet mając mało amunicji. Zastanawiam się jedynie, czy one mają zasięg, porażenie. O, porażenie w przypadku pytona i osiłka. To mogłoby być niezłe, tylko wolałbym, żeby ona się ustawiła chociaż trochę za osłoną. Dobra, idziemy to. Can anyone cover me? Never stop moving. I wchodzimy z porażeniem. Jest szansa, osiłek jak osiłek, ale jakby pyton dostał, to teoretycznie i osiłek powinien oberwać. Porażenie łańcuchowe w końcu. Bliżej się nie da. Tak, chociaż widzę, że te sąsiednie jednostki aż tak mocno nie obrywają, więc no, sam pyton był dobrym wyborem do ataku. No i tak, mamy miazgę, którą moglibyśmy spróbować wykorzystać na paladynie. Mam nadzieję, że nasz kolega nie padnie, a jednocześnie tam zyskamy te żyćko. Na ryzyku trochę, chociaż no, lepiej nie będzie. Kurczę, szkoda, że nie ogłuszone. Było blisko. Chociaż, zawsze możemy spróbować dobić. Jedynka. Ile jest? 39%. Myśmy się ustawili tu za tarczą, czy za osłoną. Może będzie wyglądało to nieco lepiej, chociaż bardzo blisko osiłka. Z drugiej strony i tak byłby tak blisko nas, że raczej by dopadł. Bez problemu. No to spokojnie, spokojnie. Niewiele z niego zostało. Zastanawia mnie, jak życie... O! Jak życie osiłka? Czyli co, oni się połączyli, ale jak... No to dobrze wiedzieć, że jak pada dawca, to tak naprawdę... Zabezpiecz naukowca. Jak pada nam dawca, to tak naprawdę... pada też ta druga jednostka. No dobra, wbijamy tutaj. Nie wiem, jak wygląda zabezpieczenie. Chyba mamy podejść po prostu w jego okolice. Teraz tak, niebawem zbliżą się posiłki, a my punkt ucieczki mamy tutaj? By było całkiem zacne. Bo nim przyjdą posiłki, to być może nas już tu nie będzie na dobrą sprawę. Ewakuacja. No dobra, chyba każdy da radę. Tak się zastanawiam, zbliżają się posiłki. Nasza koleżanka będzie tutaj, ale... Moglibyśmy... Dobra, ustawmy się na wszelki wypadek tu. Warta na drzwi. Tak nawet z ciekawości, żeby cała reszta mogła przeskoczyć spokojnie. Nie będziemy... O! Jednak i tak pozostaje na ewakuacja. Czy możemy przeskoczyć dalej? Szprycha. No dobra, wychodzimy w takim razie wszystkimi. Raczej przeżyje to. Aż tak ranna nie jest. O,
Chodź, kolego. Też lecimy tutaj. Heading over there. No nie powiem, trochę się martwię o nią. Ale nawet nie możemy warte z tego miejsca. No ammo. Need to reload. Oni chyba jeszcze nie mogą strzelić, mam nadzieję, przy pierwszym wejściu. No ta warta na niewiele nam by się zdała, ale prawda jest taka, że jakbyśmy teraz nie uciekli, to my nawet nie możemy nią strzelać. Więc byłoby naprawdę to niemiło. Mamy kolejne zadanie... Nie, czwóreczka. Kolejne zadanie za nami. Do widzenia wam, panowie. Lekko ranne, doskonałe zadanie, 20 punktów. Tu podpowiadacie, że już nawet przy jednym wrogu jest 20 punktów i nie ma co się głowić, dwoić, troić, żeby było ich więcej. Okej, a przede wszystkim darmowy zespół terenowy, który warto by było gdzieś wykorzystać. More background on the insurgents behind the mayor's attack. Just after the war, City 31 reached out to nearby resistance networks to help keep the peace. The insurgents belonged to a cell in the Shrike network. That network provided security before 31 PD existed. They left when the Global Council cleared aliens and hybrids for return to society. Couldn't stomach protecting the people they fought in the war? Seems that way. Since 2037, they've kept to the outskirts and swapped war stories at their watering holes. Sounds like a dead end. Maybe. Something drove them to carry out this attack. Keep your eyes open. Cóż nowego ustalono? Kto przekazał Szeremu Feniksowi skradzione zasoby z pomocy humanitarnej? No dobrze, czy to w takim razie może być ta grupa, która zagrażała, panie burmistrz? To by był traf. And I'm part of the reason you lost your world. I was an architect of the invasion, as much as a slave to the elders can build anything. But I broke your world. You didn't know how to fight back, to think for yourselves. Well, you better start, or someone else will do it for you. And who will you blame this time, I'm Floyd Tesseract, and I'm here to show you why you should have believed. No i jak miło się zrobiło tutaj w okolicy. Zastanawiam się, kogo wysłać na kolejne szkolenie, bo każda z postaci, jaka nam towarzyszy, jest przydatna. Ale warto by było się też i tym tematem zainteresować. Ulepszono zespoły terenowe, bardzo dobrze. Więc możemy zabrać się za wzmocniony pancerz. Priorytetowa sprawa. No tego Elerium nam nie zostanie zbyt dużo. Ale to potrwa 8 dni, więc w międzyczasie sobie je zbierzemy. Cóż tu mamy? Przemytnik Elerium, wesprzyj szturm DP-31 i ukryty cel frakcji. Nad tym popracujemy, ale dostaliśmy zespół terenowy, który można by było przypisać do jakiejś dzielnicy. Na przykład tutaj wędkowisko. I punkty informacji kolejne. Plus 5 do informacji, plus 30 do informacji w ramach dodatkowej nagrody za misję w tej dzielnicy, jak rozumiem. Minus 2 do niepokoju w dzielnicy co piątek. Weźmiemy sobie znowu ekipę z ochrony, bo z tego co widzę, każda kolejna w danym typie na innej dzielnicy kosztuje drożej, więc tutaj najbardziej nam się to opłaca cenowo, choć nie do końca wiem, czy nie warto było się skupić też na zbieraniu jakichś innych rzeczy typu Elerium. Ale jeżeli będziemy stąd pobierali dużo punktów informacji, no to Elerium będziemy mogli w przyszłości ściągać z innych miejsc. Plus 5, dobra, ulepszmy to. Zakładam, że im szybciej ulepszymy, tym lepiej dla nas. Chociaż nie wiem, czy jutro nie będziemy mieli do dyspozycji targowiska, więc tym ulepszaniem nie ma się co spieszyć. Zmniejsz niepokoje. W jakiej dzielnicy? Każda mniej więcej tak samo wygląda. No dobra, tu wysłaliśmy ludzi, niech tu będzie niepokój mniejszy. Tu, jak rozumiem, wszystko... O! Pomoc humanitarna, coś nowego doszło. Zmniejsza niepokoje we wszystkich dzielnicach o 1. Ale wymaga agenta specjalnego i jeszcze zespoły terenowe. Odpowiednie. No dobra, robi się naprawdę tutaj fajnie. Więc weźmy może szturm. Mimo wszystko te punkty wywiadu są dla nas teraz najistotniejsze. I mamy chyba wszystko. Śródmieście, gdzie mamy Śródmieście? Your mind is... I have never experienced anything like it. Thanks, man.
Good to know I'm a one-of-a-kind clone. You broadcast what you think, as you think it. Doesn't everyone? Rarely. Communication often requires layers of caution, self-delusion, and mutually agreed-upon deception. Sounds like a lot of work. I'd rather say what I mean so I can get to the important stuff. And that is? The sunrise, waffles, laughter, wood smoke, you know, living. I am beginning to understand you. Myślę, że zdecydowanie weźmiemy doskonałą kolbę. Kosztuje aż 75 punktów, ale to jest warta cena tego, co nam tutaj dają. Zastanawiam się nad zaawansowaną kolbą, bo w takim razie jakby ją dać też komuś, te 2 punkty obrażeń to są również za niecelny strzał. Również niezłe, tak? Często z tymi 2 zostają przeciwnicy, tylko że jak my to wszystko wydamy, to tych punktów wywiadu nam zostanie niewiele. Ale gdzieś liczyliśmy wcześniej, że Elerium opłaca się jednak wymienić, znaczy punkty wywiadu na Elerium. I co, kolbę? Nie ulepszymy składu. Ale zaawansowana kolba też się wydaje ciekawa. Szkoda, że tego nie możemy sprzedać, więc tym samym nasza kolejna misja, tajny skład. Modyfikacja broni, większy magazynek. Tutaj 50 punktów wywiadów, minus 2, jeżeli chodzi o niepokoje, ale to wygląda jak jakaś misja główna. Nie wiem, czy ona jest na stałe, czy mogłaby zniknąć do następnego dnia. Tu dostaniemy i pieniądze, i punkty wywiadu, plus jeszcze 2 dni do ujawnienia operacji. Więc chyba zajmiemy się tym. Szary Feniks nie może porywać obcych, nie mając łowcy głów, który wskazuje im kandydatów do uprowadzenia. Właśnie umówili spotkanie ze swoją najlepszą osobą do tego zadania. Postarajcie się pojmać ją żywcem. No dobrze, wyślij transporter. I teraz tak, kto jakby mógł tu strzelać? Ty, kolego, bo ktoś by mógł dostać kolbę na to wszystko. Na przykład... Mamuśka, strzelba, doskonała kolba, dobra, doskonała kolba. Wiemy, że ona będzie mogła wchodzić, załóżmy, jako ostatnia i dobijać kogoś. Tak samo nasz kolega, tak naprawdę, czy on trafi, czy nie trafi, albo jakby on miał doskonałą kolbę, to by była niezła opcja, bo on i tak mało punktów obrażeń zadaje, więc jak nie trafi, inaczej, czy trafi, czy nie trafi, to i tak zada takie same obrażenia, więc tak może to rozwiążemy, oddaj kolbę, ty sobie weź zaawansowaną, z nadzieją, że jednak uda ci się trafić, brak dodatkowych. Natomiast nasz cherubin, jak dostanie kolbę z tego pistoletu, co by nie wymyślił, on jeszcze ma granat odłamkowy, trzeba pamiętać o tym. Co by nie wymyślił, to zawsze komuś krzywdę zrobi taką samą, więc okej. Podoba mi się ten układ. Set up a meet at this chemical plant. Disrupt it. Wbijamy. Wybuchowe wejście. No od razu wiem, że to zrobimy, ale pierwsza jednostka plus 3 obrażeń w czasie wejścia. Szybkie spętanie. Pierwsza jednostka tym wejściem zostanie zatrzymana na... Oho, coś za coś. Albo wszyscy nieagresywni wrogowie strzegący tego wejścia zostaną zaskoczeni. Wbijamy, tak. Potem mama. Szprycha i na zakończenie cherubin, który zawsze powinien trafić. Kogo my tu mamy? No co najmniej 6 wrogów. Zaskoczenie. Legionista 96. Wąż. Pyton. Dominator. Legionista 86. Paladyn 96. Widzieliśmy, że Paladyn potrafi uruchomić tę kontrolę umysłu, która nie wiem, czy jest dla nas aż tak zła. No najfajniej to by było o takiego dominatora ustrzelić, ale znowu to może nie być takie proste. Ale spróbujmy, może Anusz na raz zejdzie. No idealnie. I już jestem zadowolony. Teraz koleżanka, która potrafi naprawdę nieźle guza nabić. Wąż. Pyton. Kurczę, pyton numer 2 też nie jest fajny. Paladyn. Ale chyba już nie będziemy kusić losu. Idziemy na maksymalny procent. I teraz tak. Dziewczyna, co przebija pancerz, nam się do niczego chyba tutaj nie przyda. Paladyn. Legionista. Kurczę, ten wąż mi się strasznie nie podoba. 50. Inaczej. Węża będzie mógł strzelić nasz cherubin, bo nawet jakby miał nie trafić, to i tak jest to wysoki procent, żeby go tam ładnie uszkodzić. Tak samo jak to z legionistą. A mogło być coś więcej. No i wąż. Przetestujemy, czy faktycznie...
Jak nie trafimy, to i tak trafimy. 3 punkty są, ale to z tego pudła. Więc warto było. Pięknie. No ekipo, ile to... O kurczę, ale tu trzeba uważać, bez trochę różnych skrzynek, jakie możemy wykorzystać w naszej walce. Moment, co my tu mamy? 100%. Ogień. Ale to jakieś płyny. Kurczę, ten ogień za legionistą, jak na złość. Kiedy... 2 na 6. Dobra, ten legionista będzie stał przy tych butlach. To jest dobra wiadomość. Smuci mnie, że wąż jest gdzieś tu w tej okolicy i on nas będzie chciał zaatakować. Nie wiem, jakie ma zdolności. Znowu ten pyton nie daje spokoju. Zobaczmy tak, miazga na pytonie, jakby to wyglądało. O węża to nie chcemy miażdżyć. Paladyna możemy zmiażdżyć bez problemu. Vipa, ale to chyba o to nam nie chodzi. Tutaj... Co prawda nie będziemy kryci przed legionistami, więc może jednak paladyn? Mimo wszystko. Zobaczmy. A nuż uda nam się go położyć na raz. Wąż, co ty robisz? Wąż? Wąż? Obrażenia. Ciekawe, czy może nas na przykład zatruć, jak to wąż. Jadowity, czy nie bardzo? No, plecki. Aż 4 z takiej odległości. Ale farciarz. Farty się nie liczą. I teraz tak. Kogo my będziemy mieli w zasięgu? Legionista. A to jeszcze do węża trochę pobiegamy, znaczy jeszcze trochę czasu minie, a zobaczymy, czy nie możemy strzelić w okolice, ty wąż jak wąż, o właśnie, w te okolice, jak rozumiem, położyć tamtego gościa. Bez większego problemu. Teraz tak, no to mi się średnio nie, znaczy średnio nie podoba, średnio mi się podoba, ale chyba tego węża za pleców warto by było zlikwidować. Co my jeszcze tutaj mamy? Albo legionistę, bo do węża będziemy mieli jeszcze jedno dojście. Paladyn może paść? Nie, paladyna zostawimy sobie na później, bo to nam może jeszcze się przydać. Legionista 100%. Chyba wolałbym legionistę. Legionista dopiero później będzie. Wąż chwilę przed nim. Tak naprawdę nie ma większej różnicy. Kto kiedy oberwie. Dobra, wąż, bo jak widać potrafi gryźć. Co nie jest dla nas na rękę. Ty panie pytam, co pan kombinujesz? I tak będzie pudło, to jest XCOM. O. No dobra, przerabialiśmy to raz, to nie jest najlepszy motyw. Teraz panie paladyn. Oj! Dość blisko, za blisko. I ty kolego, co możesz zrobić? Pyton, albo strzelić do pytona, co w sumie się też na niewiele więcej przełoży. 3-4, 3-4, 3-4, to chyba wolimy pewne 4 starczy mu przywalić, niż kombinować inaczej. Co prawda nie położy go to na raz, ale puści naszą koleżankę. Ty, gdzie ty uciekasz? Wracaj tu! Schwytaj albo zabij podejrzanego, oczyść magazyn. Jak rozumiem, z tych wszystkich tu złoczyńców, jacy się tu kryją. Kurczę, i teraz mam problem. 2-3, bo albo pyton mógłby być zlikwidowany, albo nasz kolega... No nie, musimy chyba paladyna tu zlikwidować, bo inaczej to tego nie widzę. Legionista. Trafienie krytyczne. No udało mu się. Udało, trzeba przyznać. Teraz tak. Byłbym za tym, żeby schwytać gościa. Pyton 2-3. Gość 100%. Albo kładziemy legionistę. Może jednak położenie legionisty nie byłoby takim złym pomysłem. Bo kolejny przeciwnik schodzi z mapy. Co prawda, nim by mogło się dużo więcej osób po drodze zająć. Nawet nasz... W sumie to nawet... Nawet chyba będzie w zasięgu naszego kumpla. Dobra, to w takim razie
Chociaż nasz kumpel to pytona powali. Dobra, legionistę bijemy. Myślę, że ten VIP jeszcze nam nie ucieknie. Mam taką nadzieję przynajmniej. Zawsze można tutaj go położyć. Trzeba uważać na ten kwas i na te beczki wybuchowe. Więc, obezwładnij. I pozostaje ostatni pyton, który jeszcze nie wiemy, co wymyśli. Jak zwykle, chyba mu wpadła w oko. Spętanie, ale my możemy raz jeszcze doładowanym ciosem powtórzyć nasze tutaj spotkanie. Czyżbyśmy mieli wszystko? Na to wygląda. 5 pojmanych wrogów. I kolejne punkty. Wywiadu plus 2 dni do ujawnienia operacji. Co jest? No właśnie, to, jak rozumiem, to jest jakaś zaleta, ale... Looking for lands of adventure? Or just something for the little ones? Come on down to the thought bubble. We're located 3 blocks from the square in City 31. Graphic novels from the old world. And the new. Come see what everyone's thinking about. Przyznam, że te niepokoje, szczególnie tutaj w okolicach stacji rozrządowej, no nie wyglądają za dobrze. A jak rozumiem, nie stać nas na kolejną grupę, która i tak by w piątek dopiero zmniejszyła poziom zaniepokojenia. Ale mamy Elyrium, tu będziemy myśleć nad tym, co dalej można z tym zrobić. Koleżanka zdobyła 2 punkty, no i my jesteśmy na całkiem fajnym poziomie, jeżeli chodzi o naszą misję główną. Czyli po prostu przyspieszyliśmy o 2 dni całe nasze spotkanie, co chyba jest na rękę, bo to są 2 dni, gdzie nie martwimy się o te niepokoje. Chociaż no to są też 2 dni, które nam znikają, jeżeli chodzi o wykonanie dodatkowych zadań. Nim się jednak pożegnamy, możemy zrobić tutaj małe porządki. Na przykład do montowni wysłać sklejkę. Jakby to nie brzmiało, jak najbardziej przyspieszy nam to tutaj działania, bo warto by było wydać punkt Elyrium już niebawem, a także na operację specjalną piesze patrole wysłać po raz kolejny Ranta. Myślę, że kolega się ucieszy, rozpocznij. O, tym razem bezbłędnie. Mamy wszystko, mamy jeszcze mapę miasta i myślę, że mimo wszystko wydamy też nasze punkty po raz kolejny na wywiad. Jakoś potrafię z nich zrobić największy użytek, czy najbardziej czuję ich potrzebę zdobycia już teraz. Okej, wyślij transporter, czyli standardowo. Śródmieście niepokoje wzrosły do 4. Gray Phoenix is abducting aliens with highly technical skills. Engineers, scientists and technicians. Put an end to the abduction so these people can return to their families. No chyba, że tak. I jak rozumiem, kolejne dane na temat, co więcej, dziś, a tak naprawdę to jutro. Looking to sink your teeth into something delicious? Why not give Burger Palace a try? We have everything you need to fill your belly, or bellies, depending on your species. Our mouth-watering patties are grown from a kelp-derived protein base designed to appeal to everyone. Pending approval from the Global Truth and Reconciliation Commission, you can find us in most city centers. Burger Palace. New name, new location, same great taste. Będziemy mogli podjąć się nowych zadań, w tym przede wszystkim misji głównej, ale w niej spotkamy się już w kolejnym odcinku, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej.